Cześć, dziś 30 marca, Wielki Piątek, dzień refleksji, dzień zadumy, dzień ciszy. Dzisiejszy komentarz przygotował dla nas ksiądz Michał Misiak, znany w Polsce ewangelizator. Posłuchajmy. Kiedy zbliżamy się do krzyża Pana Jezusa i patrzymy na Niego, na mistrza, którego na rękach nosili, na człowieka sukcesu, na uzdrowiciela, na kogoś, za kim masy chodziły. A teraz patrzymy, jest cały goły. Tak, Jezus był goły, nie miał przepaski na biodrach. Jest cały goły, brudny, ubiczowany. Straszny jest ten widok. Jego twarz opuchnięta. Jeszcze żyje. Kona. 3 godziny, od 12 do 15. Kona i nie może umrzeć. A ty nic nie możesz zrobić, żeby mu też pomóc. Konający człowiek. Bardzo to jest okrutny widok. I ty podchodzisz do takiego Pana. Ty podchodzisz do takiego krzyża. Do Boga człowieka, który tak okropnie cierpi. I postaraj się tak wspiąć na palcach i zamknij oczy i przenieść się swoim ciałem na Jego wysokość i rozłóż ręce jak On i złóż nogi jak On i swoim ciałem całym duchowo wniknij w Jego ciało i zawiśnij z Jezusem. Zobacz, w Twoich rękach są Jego gwoździe i ten jeden gwóźdź na dole. Opierasz się na tym wszystkim, wisisz na 3 gwoździach. I te cierpienia wszystkie, które masz, te braki, braki przytulenia, ukochania, zrozumienia, Twoje długi, problemy w relacjach, choroby, niezadowolenie, niespełnienie, to, że jesteś nieszczęśliwy, nieszczęśliwa. Teraz wszystko oddaj w ciało Jezusa. Niech to wszystko zostanie wchłonięte przez rany Jezusowe do Jego wnętrza. I to wszystko zostaw, 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 bo Jezus do tego Cię zaprasza. Jezus chce Cię odciążyć. On tam właśnie jest wywyższony na krzyżu, aby być do dyspozycji Twojej. Zostaw swoje cierpienia, swoje problemy i pomału odrywaj się od krzyża. Jedną rękę, drugą rękę. Wychodź z tego ciała wywyższonego na krzyżu i pomału stąp z powrotem na ziemię. Ale Twoje cierpienie, nieczystość, wszystkie grzechy już zostały tam, w ciele Pana. A Ty oczyszczony, lekki, stoisz na nowo pod tym krzyżem, ale już inny, uwolniony. Teraz z perspektywy spójrz do góry jeszcze raz na Jezusa i Mu podziękuj, że On dźwiga Twoje choroby, On dźwiga Twoje słabości. On to wszystko chciał zabrać na krzyż. Podziękuj Panu. Uśmiechnij się do Niego. Ukochaj Go. To jest to, czego On potrzebuje. By miłość była ukochana. By Jezus był ukochany. Okaż Mu wdzięczność, bo daje Ci na krzyżu nowe życie. Wielkie dzięki dla księdza Michała za jego dzisiejszy komentarz. Chciałbym Wam życzyć dziś szczególnie wielu momentów patrzenia na krzyż, żeby on był znakiem dzisiejszego dnia. Jeśli oglądacie to rano, niech ten cały dzisiejszy dzień będzie patrzeniem na krzyż. Widzimy się jutro. Cześć!